Ojcze, by służyć Ci znów wzorem poprzednich pokoleń, które przeszły przez polską ziemię. Stajemy dzisiaj przy Bogu, przy ołtarzu, aby dziękować wspólnie za dar wolnej i niepodległej Ojczyzny, za tę wartość, która po Bogu jest dla nas wszystkich największa i najważniejsza. W tej mszy świętej będę się modlił o pomyślność dla naszej umiłowanej Ojczyzny, za wszystkich, którzy za nią oddali swoje życie na przestrzeni wszystkich wieków, za wszystkie ofiary, jak w sposób szczególny tutaj, bliskie wojny bolszewickiej, wywózek na Sybir, aby i ta ich ofiara była dla nas przede wszystkim wielkim zobowiązaniem, które chcemy podjąć, aby jak najbardziej wykorzystać tę miłość, którą oni ożywili własną krwią. Karol Wojtyła, Jan Paweł II w jednym ze swoich utworów literackich napisał: Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarnąć przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam. Moi drodzy, w dniu uroczystym tak dla nas, jakim jest święto odzyskania przez Polskę niepodległości, to myśląc każdy z nas Polska siebie wyraża. Kiedy mówi jestem Polakiem, siebie wyraża. Jestem Polką, siebie wyraża z całym tym nabrzmiałym dziedzictwem dziejów narosłych przez stulecia. Zakorzeniamy się w dzieje, bo nie jesteśmy bezdomni. Nie wyrastamy z cywilizacyjnej próżni, ale wychodzimy od tych wszystkich pokoleń, które nas uprzedziły, które nas tworzyły, budowały. To jest ogromne zobowiązanie. Jednocześnie ta granica miłości do Ojczyzny niewidzialna przebiega w każdym z nas. Z każdego z nas się wyłania w relacji do drugiego, w relacji do obowiązku, w relacji do wartości, które pielęgnujemy. Dzisiaj w czasie inwazji na Ukrainę nasze, moje pokolenie i większości tutaj z was obecnych, które nie doświadczyło realności wojny, to spadające na miasta bomby budzą z tego snu, z tego letargu, że żarty się skończyły, że trzeba stanąć po jakiejś stronie, że trzeba się w życiu opowiedzieć, że trzeba również dorastać do tego, żeby nie daj Boże, ale może kiedyś też taki egzamin zdać. I moi drodzy, niech Bogu będą dzięki za naszą Ojczyznę. Bogu niech będą dzięki dzisiaj tym wszystkim, którzy stali się jej bohaterami. Bogu niech będą dzięki za tych wszystkich cichych bohaterów dnia codziennego. Bogu niech będą dzięki za bohaterów nigdy nieznanych, których heroizm zna Bóg i ziemia, pod którą spoczywają. Bogu niech będą dzięki, abyśmy ten skarb wiary, tradycji, polskości mogli nieść dalej i przekazać innym nieuszczuplony. Amen. Jeszcze Polska nie zginęła.